którzy polemizują, nie mają żadnego narzędzia naukowego, nie mają żadnej bazy. Im się wydaje, że cokolwiek wiedzą. Że znaleźli jakiś artykuł w internecie, nie wiadomo przez kogo podpisany, którego tytułują później autorytetem. Tutaj padło kilka haseł, na które muszę odpowiedzieć w tej chwili, dlatego że jutro być może ktoś się będzie bał pójść ze swoim dzieckiem go zaszczepić. Pierwsze pytanie, panie pośle, które zadane zostało, rzekłbym, z OFU, to pytanie o to, czy szczepionki są bezpieczne i czy znajduje się w nich rtęć oraz związki glinu. Proszę państwa, kładę cały swój autorytet na szali. Jestem doktorem habilitowanym nauk medycznym, pracownikiem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, który kształci wszystkich lekarzy w Polsce podyplomowo. Będę musiał zmierzyć się z tym, patrząc im w twarz, że powiedziałem nieprawdę. Mnie na to nie stać. Od 2011 roku w żadnej Polsce szczepionce nie ma rtęci ani gliny. Glinu, przepraszam. Nie wiem, skąd są te dane. Którzy polemizują, nie mają żadnego narzędzia naukowego, nie mają żadnej bazy. Im się wydaje, że cokolwiek wiedzą. Ale zarazem chcę powiedzieć, że ja bardzo dziękuję pani Justynie Sosze za to, że tą debatę otworzyła. Ona jest bardzo emocjonalna, ale ta debata, myślę, pozwoli na przekazywanie nam jasnych argumentów, z którymi nie ma polemiki, ponieważ istnieją takie argumenty, proszę państwa, z którymi nie da się polemizować. Nie da się polemizować.